dawna, przedwojenna Warszawa. Właśnie tu działał słynny kasiarz Szpicbródka. Nasza opowieść została osnuta na tle wydarzeń prawdziwych, z których tak zwana większa połowa została wymyślona przez scenarzystę. Tak się jednak stało, że te nieprawdziwe fakty okazały się bardziej autentyczne i wiarygodne niż prawdziwe. Szpicbródka był wprawdzie genialnym kasiarzem, ale niestety układał wydarzenia swego życia w dość nieprzemyślany i chaotyczny sposób. Nic z myślą o filmie. Trzeba więc było to i owo uzupełnić, co też autorzy filmu uczynili. Ze zrozumiałych względów wszystkie nazwiska i adresy zostały zmienione. Pouczała ciocia Klucia małego Stasia, mówiąc, że na świat przynosi dzieci bocian, innych sposobów nie ma, nie. Staś wtedy prosto z mostu wali, a kto uwierzy w taką baśń? Ciociu Kluciu, wisła się pali, leci i gaś się pali, wisła się pali, łap wodę spali, leci i gaś. Fałszował forsę, ale w końcu wyroczek dostał 10 lat. A trzymam zakład po miesiącu, już na wolności będzie chwat. Bo za fałszywego skazali, a za prawdziwe puszczą zaś. Franger pompka, Wisła się pali, Wisła się pali, leć i gaś. Co się pali, Wisła się pali, łap wodę zbali, leć i gaś. Pan Gering znów do Białowieży na małe polowanko wpadł. Przy tej okazji pogląd szerzył, że Niemiec Polakowi brat. No myśmy różnych braci znali, Kain i Abel z Biblii znasz. Więc my na to Wisła się pali, dzwoni po straż. Frajer pompka, Wisła się pali, łap wodę zbali, leć i gaś. Solomonku, kochany, ramionczko mi pękło, zaraz wlecę na scenę, czerwoną nitką błagam. Dla kogo jak dla kogo, a dla panna nitki nawet może być nitka z prawdziwego złota. A 10 złociszków pan pożyczy? Oddam z pierwszej kaszy. Komu jak komu, ale tania nitce zawsze. To będzie razem 30.
bo czuję, że dzisiaj znowu nie dostaniemy ani gronia. No, proszę bardzo, już. Może pan najdzie. Dziękuję. Duo Rossellini! Na scenę! Salomonowicz, gdzie mój srak? Gdzie moja jaskółka? Szybko! Już! Masz pan, kładaj. No, jak zwykle się wpuszcza. Duo, ile razy mówiłem, na scenę. Bateria, ogra. Kto jak kto, ale widzę, że pan artysta w dobrym humorze. Czy to znaczy, że frekwencja przyszła do teatru? Dobry żart. Uchy na widowni, że aż wiatr wieje. A to znaczy plejta. Jeszcze raz plejta. A co, dziwne? Taki teatr jak nasz to dobry na sochacze. Dzisiaj w rewii potrzeba jest dużo gers, wystawa, balet. Ale na to, żeby zrobić taki teatr, trzeba dać duże pieniądze. Żeby dać, trzeba mać. Panowie, podobno w kasie siedzi komornik. Zabierze wszystkie pieniądze. I znowu nie dostaniemy garzy. Marisz prosił cię tyle razy, że już nie palił za kulisami. Czy to aby komornik siedzi w tej kasie? Nie, Cadyk z góry Kalwary. Znowu nie dostaniemy garzy. Cadyk, nie Cadyk. Ale w zeszłym roku, jak pana tu jeszcze u nas nie było, to w kasie też siedział komornik i zabierał całe kasę. I nie było nic dla artystów na garze. I wiesz pan, co się okazało? Że to była kombinacja. Że ten komornik to wcale nie był komornik, tylko szwagier dyrektora. On udawał komornika. Zabierał całe pieniądze i zanosił prosto do mieszkania dyrektora. Artyści dostawali saldo, czyli zero, nul. Spryciarz naszego dyrektora. Spryciarz? On jest gorzej niż spryciarz. On jest szpic brudka. On jest jeszcze gorzej niż szpic brudka. Bo szpic brudka to chociaż zabiera bogatym bankierom pieniądz, a on zabiera biednym artystom. Właśnie, szpic brudka. Podobno znowu jakąś kasę obrobił. U Szereszewskiego. O, jest wielka kobyla w Czerwoniaku. Aha, patrz pan, który to już raz kasę rzędu obrabia i jakoś nie mogą go złapać. A niby taki znaczy, no, choćby ta brudka w szpic. Salomonowicz Neskiem. Słowo się rzekło, szpic brudka u płota. Kasa. Gdzie jest kasa? Jaka kasa? Co za kasa? Pancerna do przechowywania pieniędzy. No. Nie ma żadne pancerne kasy. Kukulek, pisać. Kukulek, proszę. Kukulek, pisać. Lustro, bez oprawy. 20 złotych, kukulek. Fotel. Fotel. Wyściełany. Pęknięty. 30 złotych. Kukulek, maszyna, zdezelowana, stara, 60 złotych. Pisać, kukulek. Przepraszam, o co panu chodzi? Kim pan jest? Tutaj obcym wstęp zbroniony, proszę pana. Proszę pana, tylko nie tym tonem, dobrze? Tylko nie tym tonem. Jestem komornikiem sądowym. A pan kto? Artysta tutejszy, tak? Artysta, a bo co? Kukulek, cylinder typu szapokrek, 30 złotych. Frak, proszę pana, używany. 60 złotych, frak zasekwestrowany. Palicz, gelcy! Stój pan! Halo! Stój! Nie sprawa, proszę to oddać. Zapisuj pan, panie Kukulak. Ozdobne nakrycie głowy, 60 złotych. Tak jest, chwileczkę. Dlaczego pan nie maca? Dlaczego pan nie jestem komornikiem, nie macam, tylko badam zużycie kostiumu. Kostium jest zasekwestrowany i od tego momentu nie będzie mogła korzystać z taktowego. Tak jest, proszę tak zdjąć. Jak to mam tutaj zdjąć przy panu? Nie, tutaj. Pójdzie do garderoby, rozbierze się i przyniesie tutaj. Pójdzie, rozbierze się i przyniesie, tak? Może ją szalej! Nie, proszę, nie! O, ja się tu rozbieram, proszę! Zasekwestrowany teatr, Kukulak! Zamykamy te! Panie, pana zrujnuje! Czy wy to wyrywacie?
koniec teatru. Malicz! Słucham, panie dyrektorze. Idź na scenę i ogłoś, że zamykamy teatr. Nie. Nie zamykamy teatru. Nie zamknie pan teatru, panie dyrektorze. Nie będzie żadnego zajęcia, żadnego sekwestru, panie komorniku. Cóż to znowu? Pan mi nie będzie rozkazywał. Jakim prawem? Proszę się. Takim prawem, że ja spłacę wszystkie zadłużenia dyrektora. Żywą gotówką i to natychmiast. Co to znaczy? Kto pan jest? Ile tam jest tego wszystkiego, panie komorniku? Proszę bardzo. Ale dlaczego pan to zrobił? Nie, żeż on pan wreszcie powie. Przecież pan mnie w ogóle nie zna. O, myli się pan. Znam pana doskonale. Wiele o panu słyszałem. Ja no trudno uwierzyć. Proszę pana, gdyby pan mnie rzeczywiście znał, nigdy nie zawierzyłby mi pan takiej wielkiej sumy. Dlaczego pan to zrobił? No. Powiedzmy, chcę zrobić dobry interes. Dobry interes? Na czym? Na teatrze. Na pańskim teatrze, kochany dyrektorze. Co by pan powiedział, gdybym panu zaproponował, abyśmy wspólnie poprowadzili ten teatr? Co? Co pan mówi poważnie? Proszę pana, że ten mój teatr leży. Kompletna plajta. Sam pan widział. O, nic. Postawimy go na nogi. Dyrektorze, jeżeli się ma pieniądze, można wszystko zrobić. A pieniądze ja mam. Oczywiście mógłbym je wpakować być może w nieco intratniejszy interes. Ale ja kocham teatr. Marzyłem nawet kiedyś, żeby zostać artystą. Mam podobno głos, dryk w nogach. Ale nie wyszło. Okazuje się, że tego nie można kupić za pieniądze. Ale teatr można. Trudno, ja dalej będę z panem szczery, chociaż to przeciwko mnie. Proszę pana, dlaczego nie kupi pan jakiegoś porządnego teatru, który dobrze idzie? Teatru, który dobrze idzie, nikt nie sprzeda. Kupić można tylko taki teatr, który leży na obie łopatki, jak pański. Pardon. Dyrektorze, zrobimy z tego złoty interes. Jestem o tym głęboko przekonany. Nie ma takiej sumy, której nie zaryzykuję. Ciopeńku, kochany. Chciałabym z tobą pomówić o mnie. Wzięku, nie teraz. Nie teraz, kochanie. Później, kochanie, nie teraz, naprawdę później jestem bardzo zajęty. Przeżywam teraz historyczną chwilę. Pa, kochanie. Pa, pa, pa. Pa! No więc jak, panie dyrektorze, przyjmuje mnie pan na wspólnika? No jakże, kochany panie, po tym wszystkim, co usłyszałem od pana. Proszę bardzo. Proszę. Dziękuję. To ciche, co przecież myśmy się sobie jeszcze nie przedstawili. Ryszard Kulka Lalewicz. Fred Campinos. Inżynier. Czy ja jestem fotogeniczna, w filmie zagrać chcę. Oko żywe i twarz mi liczna jak Daniel Day. Grety Garbo mam kibić wiotką i Marleny styl. Jak ta Pickford, całuję słodko i mam seks appeal. Widzę kinome ogromne, gala seans trwa. W roli głównej Valentino, obok niego ja. Gwiazda kinematograficznych, to porywa mnie. Czy ja jestem fotogeniczna? Kto to wie? Reżyser zdecydował, próbne zdjęcia zrobię znowu. I tak zaczął mnie próbować, wszystko w końcu ze mnie zdjął. Potem klac, duże zbliżenie i diafragma, czyli ściemnienie. Lecz ja nadal nie wiem pomimo to. Czy ja... Proszę, ale po co właśnie przyszliśmy tutaj? Czego my to właśnie szukamy? Ja chciałem panu pokazać teraz jego najpiękniejsze strony, kolorowe. Artystki, artystów, garderoby, dekoracje, sceny. A nie, to potworno, rupie ciarne.
Lubię, panie dyrektorze, obejrzeć i sprawdzić wszystko gruntownie. Do fundamentu. Proszę. Nic na szefa. Poszłam do producenta, by mnie wypróbował sam, a następnie do asystenta, ja te kody w filmie znam. Potem jeszcze pan operator i z kolei pan dekorator, lecz ja ciągle te wątpliwości mam. Czy ja jestem fotogeniczna, w filmie zagrać chcę? Oko żywe i twarz mimiczna jak Daniel Rie. Grety Garbo mam, kibić wiatką i Marlene styl. Jak ta Pickford całuję słodką i mam seksapil. Widokie mamy ogromne gole, sens trwa. W roli głównej Walentyna, obok niego ja. Gwiazda kina, matograficzna to porywam je. Czy ja jestem fotogeniczna? Wydaje mi się, panie dyrektorze, że tutaj trzeba niejedno przebudować, przerobić. Bo w tej chwili to wygląda na teatr zalczytan z budy, a nie na przyzwoity teatr. Tak, tak. Przydałby się jakiś większy remont. Ma pan rację. No właśnie. Tak. Proszę bardzo. Pan był w Paryżu? Szkoda. Szkoda. W jednym teatrze, ja wam widziałem taki numer, w którym na scenie jest fontanna. Tak. Ale prawdziwa. Z prawdziwą wodą, a w niej rozebrane i tańczące artysty. O! I właśnie coś takiego chciałbym zrobić w naszym teatrze. Życie to jest fantastyczny numer, ale u nas, drogi inżynier, pan zdaje sobie sprawę z tego, jaki majątek trzeba byłoby w to włożyć, proszę pana, proszę tak, zbudować basen, prawda, zainstalować zapalnię, zbiornik z wodą, proszę pana, nie. U nas to nie do pomyślenia. Tylko do pomyślenia, ale do zrobienia, panie dyrektorze. Ważny mi dyrektor, zwykły kanciarz, jest mi winien 300 zł. Patrz pan, panie Salomonowicz, oto weksel. Płatny drugiego. Tamtego miesiąca. Płatny drugiego? Tak. To on nie zapłaci. Będzie miał wymówkę, że postępuje wedle przysłowia. Jakiego przysłowia, panie Salomonowicz? Nie czyń drugiego, co tobie niemiło. Herbata dla panów. Pierwsze parzenie zrobiłam. Czy panowie już są wolni? Mogę wreszcie opowiedzieć mój straszliwy sen o Szpicbródce. Nie teraz, pani Makosiu. Jestem strasznie zdenerwowany. Właśnie czeka na tego waszego zakichanego dyrektora. Ale o Szpicbródce. Już ja mu pokażę. O, właśnie idzie. Szpicbródko? No i co, panie dyrektorze? Gdzie moje pieniądze? Jak długo mam jeszcze czekać? Rudy, ja zwracam ci uwagę, że takim tonem nie mówi się do dyrektora teatru. Niech pan nie zwraca uwagi. Pieniądze niech pan zwraca. Rudy, bo cię wyrzucę z teatru. Ja już sam się wyrzuciłem z tej nędznej budy. A przychodzę tylko w sprawie tego weksla. Pokaż pan ten weksel. Proszę. 300 zł? Tyle draki o taką sumę? 364. Dochodzą procenty i koszta protestu. Czterysta. Dla równego rachunku. Hmm? Żeby ci już więcej moje oczy w tym teatrze nie widziały. Bezczelnie, żuliku. Przepraszam pana, kto to jest? No, klakier, pana. On robi brawa na widowni. Ma do tego swoich ludzi. No, płacą artyści, jak chcą mieć powodzenie, proszę pana, płaci mu dyrekcja, on świetnie zarabia.
Musi być dobrym fachowcem. A, to jest król klakierów. A, to my go w takim razie zostawimy. Chciałbym się teraz czegoś napić. A, proszę bardzo, proszę. Pani Makowska, dwa razy scina, tylko proszę. Tak jest, panie dyrektorze. Proszę dla pana. Dziękuję. Proszę bardzo. A co pani się taka nie w sosie? Straszny sen, no. Panie dyrektorze, szpic Brudka mi się śnił we własnej osobie. Brodę miał długą, kręcone wąsiska i z nożem do mnie. Tak się przeraziłam, panie dyrektorze, że chciałam uciekać, wyskoczyłam z łóżka. Samej rzecz. Nie. W koszuli. No. Pani Makowska była niegdyś gwiazdą teatrzyków ogródkowych. Tak. A to było dawno, pan nie może tego pamiętać. Pan jest zbyt młody. Panie dyrektorze, jak pan ma życzenie, to mogę zademonstrować mój popisowy numer. Panie dyrektorze, jak ja robiłam ten numer w Sielance, to Warszawa już nie leżała nad Wisłą. U moich stóp leżała. Nogi roztańczone. Tak. Pani Makowska, nie teraz, innym razem. Dobrze. Przepraszam. Nie ma czasu. Przepraszam. Proszę bardzo. Przepraszam. Panowie artyści! Co? Panowie artyści, wio? Będziemy mieli nowego dyrektora. Nie. Kto ci to powiedział? Pewnie znowu jakaś... Pewne jak dwa razy dwa! Już są tacy, co go widzieli. No. Po co daleko szukać? Mianowicie ja. Ja go widziałem na własne oczy i na własne uszy. Nie. To naszego Kulki już nie będzie. Kulka to będzie zawsze. On go wziął na wspólnika. Słuchajcie, to jest jakiś milioner. On ma pieniądz. On szasta ten pieniądz na lewo i na prawo. Nie. On wnosi taki posag, że oj, daj nam Boże raz do roku taki rok. Panowie, jeżeli to prawda, to znaczy, że okręt z wariatami jeszcze nie zatonął. Cześć. Oj, już jest. Cześć, Borys. Który mnie poczęstuje papierosem? O, tak źle u ciebie? Palisz tylko cudzesy? Nie pracuję już od 3 miesięcy. Katastrofa. Ta Anita wykończyła mnie kompletnie. Zawzięła się i nie chce ze mną tańczyć. To ty się na nią zawziął. Ona i tylko ona. Nie możesz sobie znaleźć innej partnerki, a potem byś się podsuwał bogatym frajerom po programie. Nie, nie mogę. Ona jest po prostu najlepsza. Salomonowicz, mógłby mi pan pożyczyć 50 zł? Może mógłbym. Ale dopiero jak wrócę z Radomia. A kiedy pan tam jedzie? Nie zamierzam. Nic pan nie ryzykuje. Podpiszę kontrakt do Adrii i dostanę zaliczkę. Panie Borys, pan nie masz partnerki. A tancerz solo to nie jest numer na lokal. Liczę na to, że Anita się rozmyśli. A jak nie? A jak nie, to nie daruję. Zastrzelę jak psa. Anika, uważaj, Borys starszy. Znowu będzie zraka, kiedy on wreszcie przestanie się czepiać. Chyba nigdy. Jest na mnie wściekły, bo nie chce z nim tańczyć w kabaretach. Co z tego, że tam świetnie płacą, kiedy ja się nie nadaję do tego życia? On za mną łazi, męczy mnie, bo może podpisać kontrakt w Adrii. Byliście świetnym duetem. Jesteś z nas najlepsza. Masz talent, mogłabyś zrobić karierę. Panienki. Talentem robi się karierę. Tym się robi karierę. Szczerze mówiąc, Borys jest świetnym tancerzem i do tego przystojny. Masz rację, ale jest brutal, zazdrośnik i awanturnik. Mam go zupełnie dosyć. Koniec. A to jest garderoba damska. A to jest nasza solistka Vera Patroni, którą pan już widział. Bardzo miło mnie. A to są nasze tancerki. Proszę panów, panowie, to jest mój wspólnik, dyrektor Fred Campinos, inżynier. To, co ty znowu tu przyłazisz? Znowu chcesz rozróby, tak? W tej chwili wynocha z teatru. Załatwiaj swoje sprawy za Anitą gdzie indziej, a nie tutaj, w naszym teatrze. Już cię tu nie ma. Panie dyrektorze, mogę prosić akonu. We wtorek. Pan dyrektor bardzo dobrze zrobił. On groził, że zastrzeli Anitę z Braulinga. To jest bardzo niebezpieczny człowiek. Panie Salomonowicz, nie teraz. Proszę, panie dyrektorze, proszę bardzo, pana nie uprzejmy, proszę bardzo. Proszę. Przepraszam bardzo. Tak, słucham. Kogo on chce zastrzelić? Anitę.
To ta tancerka, co pana tak raz śmieszyła, to była rozmazana od paru. Proszę. Słucham. Czy jest jej kochanek? Nie wiem. Nie, chyba nie. Tylko pan, on chce, żeby ona z nim pracowała w nocnych lokalach, a ona nie chce. Ona woli w teatrze, bo chociaż w nocnych lokalach więcej płacą. No ale wie pan, teatr, to teatr. Bo... Proszę bardzo, proszę za mną, ja pana poprowadzę. Ale ten nowy dyrektor to ma policję jak lody. Za którym kierunku pójdziesz, w lewo czy w prawo? No, tak miły, ja tam proszę, proszę, proszę. Także bym... Proszę. Dziękuję, rycenia. Cześć, Sermus. Anita, nie boisz się tak sama wracać? Nie. Chcesz odprowadzę cię do przystanku? Nie, nie, dziękuję, dam sobie radę. No to pa. Pa. Anita, zaczekaj, chcę z tobą pogadać. Posłuchaj chwilę uważnie. Możemy podpisać kontrakt do Adri. Do Adri, rozumiesz? Wspaniałe warunki, jeszcze takich nie mieliśmy. Lokal pierwszej klasy, co ty na to? Proszę cię, błagam. Miej trochę serca dla mnie. Już 3 miesiące nie pracuję przez ciebie. Puść mnie, Alfonsie, bo będę się darła i ludzie się zbiegną. Doigrasz jeszcze, zobaczysz. Wolny. Proszę nie płakać, niech pani się uspokoi. Przez... Ty! Proszę się uspokoić, odwiozę panią do domu. Proszę. Gdzie pani mieszka? Na Brzozowej. Proszę jechać. Myślałem, że pani jest brunetką. Bo akurat byłam w czarnej peruce, jak pan wszedł do garderoby. Ojej, żeby się tylko nikt nie dowiedział, że taki ważny dyrektor odwozi mnie do domu. Koleżanki? Nie. Koleżanki to mnie chyba lubią, a jeśli boję się, to tej Wery Patroni. To jest potworna wydra, już raz zrobiła mi krzywdę. Miałam taką solówkę. Nie tylko tańczyłam, ale i śpiewałam. A wtedy patronka załatwiła z Rudym, żeby gasił brawa i dyrektor zdjął mój numer. No i co? No i zdjęli. To ona taka mocna? Dziwi się pan? Przecież to jest flama dyrektora Lalewicza. Ojej, wygadałam się. Ale pan będzie dyskretny, prawda? Myślałem, że pani boi się tylko tego żula. Borysa? Do dzisiaj jeszcze się go bałam. A co pani wówczas śpiewała? Jeśli pan chce, to mogę panu zaprezentować. Co robić w taką noc? Tak wcześnie nie przychodzi sen. Co robić w taką noc? Samej mi źle. Na niebie 1000 gwiazd. Kto zechce mi jedną dać? Co robić w taką noc, kiedy się nie chce się spać? Co robić w taką noc, czy to pytanie znasz? Chowając głowę w kot, przewracasz się z boku na bok. Co robić w taką noc? Dobrze zastanów się, czy da mi wiarę kto, że samej mi źle. Co robić w taką noc? Od Wisły wiatr niesie kłód, staromiejski bruk nie stuka już tu potem nóg. Na nowym świecie gdzieś
dziś Warszawa bawi się, a mnie do tańca gra kuratów brzęk zamkowy wiesz. Czy ty nie czujesz nic? Może twe serce śpi, a może w taką noc odwagi raz brakuje ci. Zrozumieć spróbuj mnie, ale nie zrozum źle. Czy można w taką noc zakochać się? Co robić w taką noc, gdy w sercu wciąż tak pusto jest? Czy samą w taką noc zostawisz mnie? Mam w oczach tysiąc gwiazd, czy zechcesz mi jedną skraść? Czy wiesz, że w taką noc poznać byś mógł ust moich smak? Od bardzo wielu dni chciałam to wyznać ci. I właśnie w taką noc szansę dał los jedną na sto. Zrozumieć spróbuj mnie, ale nie zrozum źle. Czy można w taką noc nie kochać się? Maestro, please. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. I raz, dwa, i raz, dwa, i raz, i dwa, i raz, i dwa. Nogi wyprostować, nogi Teresa, Zuza, śpicie do cholery, czy co? Wyżej, wyżej, wyżej. I raz, dwa, raz, dwa, raz, do góry. Nie mam cię linii, dziewczęta. Raz, dwa, w górę, raz, dwa, w górę. Anita, wyprostuj się, wyżej noga, Anita. Wyżej, wyżej, trzymaj się prosto. Wyżej nogi, dziewczynki, równo, równo. Uspokójcie się do jasnej cholery! Pianina nie słyszę, ja nie mogę w tych warunkach pracować! Premiera na karku! Zróbcie sobie 15 minut przerwy. Maestro, please. Jeszcze raz proszę, dziewczynki, zaczynamy. Raz i dwa i raz i... Jezus Maria, co to jest? Panie profesorze, to tam na dole pod sceną tak hałasują ci, co robią ten basen! Oni mają taką ogromną wiertarkę, jak u dentysty. Jak na to patrzę, to mnie zęby bolą! Po cholery jasno mi ten basen! Ja tam nie będę robił baletów na mokro. To dobre są sztuczki takie w cyrku, a nie w przyzwoitym teatrze. Ja do tego ręki nie przyłożę. Ja jestem choreografem, a nie jestem instruktorem pływackim. Pół godziny przerwy, proszę. Uważajcie, chłopcy. W tej chwili jesteśmy tutaj. Kiedy dojdziemy do tego miejsca, trzeba będzie założyć mocne podpory i szalunki, żeby się ziemia nie obsunęła i nie zasypała podkopu. I tak będzie na odcinku 12 metrów, zanim dotrzemy do ściany, o którą nam chodzi. No to jeszcze kupa roboty. A coś ty myślał, Mikuś, że tłuste pączki same wpadną ci do rączki? Nie, ale nie wiedziałem, że to taka długa i ciężka robota. To jest wielka inżynieryjna robota, Mikuś. I trzeba się jeszcze dużo namęczyć, zanim dokopiemy się do tego rezerwuaru. Ale jakiego rezerwuaru? Do rezerwuaru, z którego będziemy ciągnęli wodę do fontanny. Do jakiej fontanny? Do fontanny, w której będą się pluskać piękne syreny i czort wie co i kto. Inżynierze! Panie inżynierze, gdzie jest mój kochany wspólnik? A jest pan, panie inżynierze, rewelacja! Z tym proszę się zapoznać. Właśnie pan Zbirski, nasz sławny autor. Bardzo miło. A to jest pan inżynier Fred Campinos. Bardzo mi przyjemnie. Współwłaściciel naszego teatru. Panie inżynierze, rewelacja, to jest kolosalne. Czy pan wie, co wykombinował nasz genialny autor? Mianowicie, żeby bohaterem naszej regii był... Niech pan siada, to nie jest wiadomość dla stojących. Żeby bohaterem był nie kto inny jak... Szpicbródka! Szpicbródka! Kto? Szpicbródka, ten słynny kasiarz. Aha. Nie słyszał pan o nim? Już niemożliwe, nie słyszę. A teraz największa sensacja Warszawy, proszę pana. Wszystkie gazety trąbią przecież o tym dzień w dzień. Król kasiarzy, nieuchwytny Szpicbródka. Owszem, słyszałem.
coś, nie coś. Niech mi pan wierzy, ludzie będą się zabijali przy kasie. A tytuł, Rewi? No, nigdy pan nie zgadza. Rewelacyjny tytuł? Po prostu jest rewelacyjny, kolosalny, nadzwyczajny. Ale to już nie powie sam autor. Tytuł będzie następujący. Halo, Szpicbródka, czyli zakochany złodziej. No, co? Nie jest rewelacyjny tytuł? Jest rewelacja. Prawda, panowie inżynierowie? Cieszę się ogromnie, że panom się podobało. A teraz chodźmy, nie przeszkadzajmy panom w pracy. Na razie. Moje uszanowanie. Jak on to powiedział? Halo, Szpicbródka, czyli zakochany złodziej. No, na dzisiaj koniec. Moi artyści też muszą trochę popracować. Hajda! Borys? Nie, Fred. Ach, pan, panie dyrektorze. Czy można usiąść koło pani? Proszę bardzo, panie dyrektorze. Och, proszę nie mówić do mnie, panie dyrektorze. Śmieszny pan jest, to jak mam mówić? Fred. Zwyczajnie, Fred. Za żadne skarby świata. Do dyrektora? Przyzwyczai się pani. Może. Ale na pewno nie od razu i nie przy wszystkich. Mam dla ciebie niespodziankę, Anitko. Jaką? W najbliższej rewii będziesz nie tylko tańczyła, ale i śpiewała. Będziesz solistką jak patroni. Naprawdę? Nie, no. Już to jest niemożliwe. Dyrektor Lalewicz nie dopuści do tego nigdy. Polegaj na mnie. No co, jesteś zadowolona? Bardzo. Franiu, zabawę piątkę. A ja wezmę tego koń, tego koń, tego koń. No, co jak co. Ale tę partię masz już przegraną, Rudy. Tylko ty się nic nie martw. Ty wygrałeś wielki los na loterii. Szukasz szczęścia, wstąp na chwilę. Mianowicie, co masz na myśli, Salomonowicz? Mianowicie to mam na myśli, że nasz nowy dyrektor zwrócił na ciebie dobre oko. Słuchaj, Rudy, co to jest za dyrektor? Jak ja ci powiem, że on ma forsy jak lodu na biegunie północnym w ostrej zimę, to ja i tak powiem połowę tego, co on ma. Wiem, przekonałem się o tym na własnej skórze. Tylko jednego nie mogę zrozumieć. Dlaczego on ładuje takie kupę pieniędzy w taki Luftgeschäft jak teatr? Bo on kocha teatr. Tak jak ja, tak jak ty, Rudy. No powiedzmy, nie cały teatr jako taki. Nie wszystkie artysty jako takie. Ale jedne artystkę jako taką. Wiem. Vere Patroni. Piękna kobieta. Nie. Ja ci powiem, kogo on kocha. Tylko najpierw to ja ci powiem o. Szach. Mach. Koniec. Słuchaj. On kocha tę małą Anitkę. Słodkie dziecko. Zgadza się. Jest słodka. Czy można? Proszę bardzo. I w związku z tym rozmawiał ze mną dyrektor. Słuchaj, Rudy. My mamy do ciebie pewien interes. W tej nowej rewii Anitka będzie miała solówkę. To chodzi o to, żeby ty zrobiłeś jej dobre knakę. No i za to możesz liczyć na trochę tego lodu z bieguna. Salomonowicz, nie musisz mnie dalej przekonywać. Przecież ja wiem, gdzie mój interes. Jestem klakier i żyję z pracy rąk. Jak to się mówi, ręka rękę bije i z tego Rudy żyje. Salomonowicz, załatwiłeś ze mną wszystko, co chciałeś. No to ręka? Jedna ręka u klakiera nic nie znaczy. Masz panu obie. Każdy ma taką swoją część ciała, która daje mu żyć. Pan Salomonowicz ma głowę. Ajaj. Pan Rudy ręce. Vera Patroni plecy. Wraz z okolicą. A pani Makosia co ma? Już nie ma. Przedawnione. Ale miała. O, nogi. Nogi, nogi, nogi roztańczone. Tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczne pa.
piruety, pozy i na palcach. Grand battement, pas de chant, baletnica, voilà. Rządził wtedy car Mikołaj numer dwa, gdy w balecie Uzajmicha byłam ja. Od tej pory w sercach męskich robią zamęt moje nogi i taneczny temperament. A gdy fach posiadłam dostatecznie już, wprost z opery wzięli mnie do Moulin Rouge. Angaż miałam pod kogutem w Eldorado i turnę wspaniałe Łowicz Kutno Rado. Nogi, nogi, nogi roztańczone, tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczne pa. Od kankana polki aż do walca, piruety, pozy i na palcach. Grobot mo, podysza, baletnica, voilà. Po ulicach to ja chodzę zawsze jak po jeziorze tym łabędzim biały ptak. A i dzisiaj jeszcze zamiast wnuki niańczyć, ja o jednym tylko marzę, tańczyć, tańczyć. A gdy w końcu przyjdzie taka chwila, że święty Piotr do siebie już zaprosi mnie, to do nieba też tanecznym pójdę krokiem, jeszcze piękny szpagat zrobię pod obłokiem. Takie nogi, panie, to majątek. Chciałbym mieć podrybkę w każdy piątek. Niech pan ma, a na wa, niech ma Kosia nogi panu da. Ja nie lubię w galarecie nogi. Niech ma Kosia, raczej da mi nogi. Mi nogi dwie, to się zje. I do tego wódki dwie. Nogi, nogi, nogi roztańczone. Tańczą nogi, tańczą jak szalone. Kto je ma? Właśnie ja. Każdy krok mój to taneczne pa. Od kankana polki aż do palca. Piruety, pozy i na palcach. Grand battement, pas de chat, baletnica, voilà! Brawo, brawo, brawo! Wykluczone, proszę pana. Po pierwsze, ona nic nie umie. Po drugie, jest za młoda. Po trzecie, żaden autor nie napisze dla debiutantki. A po czwarte, proszę pana, pan jeszcze jak na razie za mało wie o teatrze, proszę pana. Pan jest jeszcze prywatny, proszę pana. Po pierwsze, ja już nie jestem prywatny. Po drugie, ja płacę i ja wymagam. Po trzecie, jak mnie pan zdenerwuje, to przestanę płacić, ale wymagać będę dalej. A po czwarte, za tym wszystkim kryje się Vera Patroni. A mnie to w ogóle nie interesuje. Drogi wspólniku, proszę. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry. Mam sprawę. Tak? Urzędową. I poufną. Słucham, o co chodzi? Czy można skorzystać z telefonu? A, proszę bardzo, proszę. Co to jest? Nie widać od razu? Tajniak. Jego reja. Pan komisarz Garwacki? Mańkowski się melduje. Pan komisarzu, pod wskazanym adresem nie znalazłem osobnika posiadającego szpicbródkę. Tak, stróżka zeznała, że takowy niedawno się wyprowadził. Jest nowy adresik? Tak, tak, panie komisarzu, już słucham. Słucham. Tak. Dziękuję. Co zapali pan, panie Majakowski? Ma dobrego papieroska z przyjemnością. Proszę bardzo. To może już cygaro, panie przewodniku. Dziękuję. Tak, no to... Co tam nowego, panie Majkowski? Jesteśmy już na tropie. Depczemy temu szpicbródce po piętach. O, proszę zobaczyć. Proszę. Życzę panu. Dziękuję. Na mnie już czas, panie dyrektorze. Do widzenia, do widzenia. Do widzenia. No to na czym stanęliśmy? Na tym, że Anita ma sobie. No, Anita, zaczynamy. Dobra. Ja nie chcę znów, przepraszam jeszcze raz. Ja nie chcę znów za dużo mieć, za mało też. W małżeństwie mi wystarczysz ty, parasol w deszcz. I modny strój, i dobry but. I jeszcze, żeby stał się.
oddałabym sukienki te i pończoch sto, by z tobą, przepraszam, by z tobą, hen, przed siebie iść ulicą złą, bo kiedy w nas przygaśnie blask, to ty mi kupisz jedną z gwiazd. Ja nie chcę znów za dużo mieć, za mało też. W małżeństwie mi wystarczysz ty, parasol też. I modny strój, i dobry but. No i co? Co się tutaj dzieje? Bzibzieńko. Co się tutaj dzieje? Ciapeńku, chwileczkę. O co tutaj chodzi? Czyj to miał być numer? Mój czy nie mój, tak? Bzibzieńko, ja ci to wszystko potem wytłumaczę. Co to znaczy wytłumaczę, kochanie? Co to znaczy wytłumaczę? Jaki bzibzieńku? Tutaj nie ma żadnego bzibzieńka. Bzibzieńko! Wereczko, ja ci to potem wyjaśnię wszystko w cztery oczy. Jakie cztery oczy? Kto ma cztery oczy? Kto ma cztery oczy? Bzibzieńko, cztery oczy. Proszę cię, proszę mnie, nie zatrzymaj mnie. Ja przyrzekam, ale bardzo nie zrozum. On napisze, my wystawimy bzibzieńko. Przestań nareszcie z tą koniugacją, dobrze? Nowy numer, dla mnie nowy numer, tak? Tak, jest dla ciebie nowy numer. Bzibzieńko, ja ci to wszystko potem wytłumaczę. Kiedy wytłumaczysz? Kiedy wytłumaczysz? Waleria, może. Dobrze, proszę państwa, koniec tej przerwy. Proszę bardzo, Anita, do pianina. Chodź jeszcze raz. Nie bez. No, Anita, spokojnie, nie denerwuj się, będzie tylko dłuższe wstęp. Ja nie chcę znów za dużo mieć, za mało też. W małżeństwie mi wystarczy. Przepraszam bardzo. Ja oczywiście się na tym nie znam, ale wydaje mi się, że początek tej piosenki powinien być troszeczkę inny. Jeżeli pan pozwoli, dobrze? Dziękuję. Oddałabym sukienki te i pończoch sto, by z tobą, hen, do nieba biec i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, ty dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. Za dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam. Za mało chmur, za mało łez przy tobie mam. Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka siedem złóż. Brawo! 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 Pan dyrektor, niewinowy człowiek w teatrze. A jak pan wszystko umie? Świetnie pan śpiewa, genialnie pan tańczy. Śpiewa i tańczy! I to jak? Caruso! No jak pan jest Zbirski teraz? Pan dyrektor mnie natknął, a ja dopiszę resztę. Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka siedem zóż. Fantastycznie! Pogratulować autorowi! Przepraszam, że to nie. Jeśli pogratulować, to nie autorowi. Ani to. Teatr to wspaniała rzecz. Próbować dalej. Chodź, Anitka. Anitka, próbujemy. Próbujemy. Thank you.
Napijmy się za nasz wieczór. Słucham, panie dyrektorze? Nie, panie dyrektorze. Fred, zwyczajnie. Najgorzej, jak się ktoś zakocha i miłość przysłoni cały świat. Bardzo interesujące. Z głowy? Nie, z piosenki. Nie tańczmy już. Jest bardzo przyjemnie, ale od tylu dni te próby i próby i strasznie mnie nogi bolą. Ależ oczywiście. Patrzę, to można chociaż odpocząć i położyć nogi na krześle. Anitko, tutaj też możesz. Nie masz się czego krępować. Ładne masz nogi, zawsze ci to chciałem powiedzieć. Co to jest? To taka moda u tancerek. Bransoletka na nodze? Po co? Trochę dla urody, trochę dla fartu. Jak którąś z tancerek na to stać, to kupuje sobie taki łańcuszek i jubiler zakuwa go jej na nodze. Ale cienkie to i prawie nic nie waży. Jeżeli masz nosić coś takiego, to zasługujesz na coś ładniejszego i droższego. Dla mnie to i tak był duży wydatek, chociaż to tylko tombak. Nie zarabiam zbyt dużo. A, pieniądze. Pieniądze nie mają znaczenia. Ty musisz robić takie popisy ze spotkaniem i to akurat tutaj, w tym banku? Nie bój się, Max, wszystko w porządku. Mam do ciebie sprawę. Znowu potrzebujesz pieniędzy. Trafiłeś, mam duże wydatki. Zbyt duże wydatki, Fred. Już dawno przekroczyłeś sumę, jaką mieliśmy wydać na ten teatr. Zakochałeś się w jakiejś baletnicy. Nie twoja sprawa, Max. Ale pieniądze, moje Fred. Nie zapominaj o tym. Wpakowałem w to gruby kapitał. Tak już jest na tym świecie, Max, że jeden daje pieniądze, a drugi daje talent. Nie robisz tego dla moich pięknych oczu. Będziesz miał z tego 30%. Kupiłem ten teatr, bo to miał być jedyny sposób, żeby dostać się do banku. A ty z teatru robisz sobie zabawkę. Chcesz mnie zrujnować? Max, wszystko, co tam jest w kasach, będzie nasze. Ale kiedy to będzie? Nagle przerywasz pracę, każesz wszystkim czekać. A w ogóle, jak daleko posunąłeś się w robocie? To on?
A kto? Prezes banku? Wykonałeś kawał wspaniałej roboty. A teraz kolej na twój wielki koncert? Nie teraz, nie dziś, Maxu. Ja wcale nie powiedziałem dziś. Pojutrze. Sobota. Doskonały dzień, bo tak wielki koncert. Ani pojutrze mowy nie mam. Czy ty zwariowałeś? Może i zwariowałem, Max, bo... Nie mam pieniędzy, a mam wydatki. Musisz mi jeszcze zawierzyć te 10 tysięcy. Od ciebie tylko zależy. Możesz mieć to wszystko. Te trzy kasy czekają tylko na twoje złote palce. Jeden wieczór i przestaniesz się liczyć z pieniędzmi. Paszport już masz, a jak bardzo ci zależy na twojej tancerce, możesz ją zabrać ze sobą. Ojciec Wirgiliusz sfabrykuje jej paszport na poczekaniu. Ale teatru nie zabiorę ze sobą. A to znaczy, że jej także, bo ona bez teatru żyć nie może. Ty tego nie zrozumiesz, Max, ale... Ja bez teatru też już żyć nie mogę. Jak mam to rozumieć? To znaczy, że wycofujesz się z roboty? Chcesz mnie zrujnować? Czy ja dobrze słyszę? Źle słyszysz. Ja mam swój honor i doprowadzę wszystko do końca. Tylko, że ja tego nie zrobię ani jutro, ani pojutrze. Muszę najpierw odwalić premierę w moim teatrze. I dlatego mam do ciebie jeszcze jedno słowo, Max. 10 tysięcy. Mowy nie ma. Max. Ostrzegam cię, Fred. Anita, Anita, uważaj, Anita. W fokstrocie to musisz bardzo ostro. Raz, dwa, raz, no. Dwa i nogi wyżej, wyżej. Tak, bo na próbie bardzo dobrze chodzi się. Czekaj chwileczkę, chciałem coś powiedzieć. Proszę Państwa, więc tak, wszystko zapięte na ostatni guzik. Bardzo dobrze było na próbie dzisiaj. Wtedy jak chciałem powiedzieć, aha, no to do domu, koniec próby, dziękuję. Proszę Państwa, ponieważ mamy sprzedane bilety na 2 tygodnie naprzód, pozwalamy sobie zaprosić Państwa wszystkich na szampana. Za premierę, za sukces. Uwaga, panowie, zdrowie dyrekcji. Oj, za dobrą kasę. Żeby nam tylko szpicbródka jej nie rozfruł. Co jak co? Ale jakby nie było szpicbródki, to by nie było rewii, halo szpicbródka. Ja proponuję zdrowie szpicbródki. Brawo dla dyrektora Campinosa, który postawił teatr na nogi. Chwileczkę, cicho! Rudy, ty jesteś fachman. Klaka. Proszę! I raz, i dwa. Zadany znak. Już klaka pali w dłonie i bezczerny tak. I brawo bis, jeszcze raz. I coraz większy dłoń, i coraz większy raz. Bis, brawo bis, aż braknie tchu. I już jest gwiazdor nowy, jest sezonu klub. Więc w górę go i wyżej go. I bęco ziemię, gdy potrzebne będzie to. Klaka, o, to jest mocna rzecz. A nie wierzą tylko w to frajerzy. Talent masz bardzo dobrze. Lecz klaki brak. To z tym talentem leżysz. Więc brawo bis, i jeszcze raz. I walić, walić w dłonie i naciskać gaz. I brawo bis, i ciągle tak. A skończyć kiedy szef klakierów da wam znak. To jest fakt. W polityce wciąż, jak w teatrze, jest zasada taka. W górę pójść pragnie stanu mąż. Kto go wylansuje? Tylko klaka. Więc brawo bis. I jeszcze raz.
i klaka, 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 coraz większy gaz. I w górę go, i wyżej go, i będzie o ziemię, gdy potrzebne będzie to. Często ktoś krew nam psuje, bo szybko poszedł w górę, ważna rzeczka. Klaka wnet, gdy opłacisz ją. W prosty sposób skończy bazyliszka. Na dany znak nie będzie rąk, nie będzie praw, lecz cisza, głucha cisza w krąg. I raz, i dwa, i nagle gwizd. I jeszcze raz ten gwizd, i jeszcze raz na pis. Miał jak gołd, bo wiadomo, rączka rączkę wspiera. Klakier wszak żyje z pracy rąk. No to duże prawo dla klakiera. Więc brawo PiS i w górę go. I wędzło ziemię, gdy potrzebne będzie to. I wisz, i wisz, i szafa gra. Panowie dobra klaka. Panowie dobra klaka. Panowie dobra klaka. Nie jest zła. Kocham twój głos, kiedy do mnie mówisz. Kocham twoje oczy, kiedy na mnie patrzysz. Kocham twoje usta. To z piosenki? Nie. Z głowy? Nie. Serce. Powiem ci jeszcze raz, co już mówiłem i na co dałem słowo. Ty stracisz przeze mnie tych pieniędzy, które włożyłeś w nasz wspólny interes. Ja to oczywiście wykonam, jak przyjdzie na to pora. Ale póki co, muszę mieć te parę złotych, o które cię proszę. Oddam co do grosza. To i wszystko, coś mi do tej pory zaufał. No, Max, twoje ostatnie słowo. Ostatnie słowo? Proś Boga, żeby nie padło moje ostatnie słowo. Ty się dobrze zastanów, Fred. Masz tylko jeden dzień do namysłu. To było drugie ostrzeżenie. Thank you.
Zamknij oczy, Anitko. Po co? Tajemnica. Może chcę cię jeszcze raz pocałować. Co robisz, Fred? Jakie to piękne. To dla ciebie, Anitko. Co to jest? Złoto. Teraz będziesz to nosiła, a nie tamtą tandetę. Fred, jakiś ty niemądry. Przecież to się nie nadaje do noszenia na nodze. Pończocha nie wejdzie i zsunie się w tańcu. Ale będę to nosiła na ręce jak bransoletkę. I tylko wtedy, kiedy będę z tobą, dobrze? Mhm. Przepraszam cię, Anito. Muszę zejść na dół. Wracaj do garderoby. Mm. Cześć, Max. Zawołałem cię tu po to, Fred, żeby ci dać jeszcze jedną szansę. Ostatnią szansę. Fred? Tyle pięknej roboty, a ty raptem mówisz nie. Wczoraj dałeś ryzykancki popis u jubilera dla jakiegoś szmuku. A na końcu tej sztolni stoją wypchane kasy, z których każda warta jest kilka tysięcy takich szmuków. Kiwnij tylko palcem, a moi chłopcy wezmą się do roboty i w 3-4 godziny zrobią przejście do banku. I między nami będzie zgoda. Nic z tego, Max. Powiedziałem, jak przyjdzie pora. Na razie mam na głowie teatr i inne sprawy. Myślisz, że teatr to coś wielkiego? Teatr to zwyczajny burdel, a każda baletnica to zwyczajna. Uprzedzam cię, Max. Zaczniesz mówić to słowo tutaj, ale skończysz na tamtym świecie. Widzę, nie dogadaliśmy się. To szkoda. Nie prosiłeś Boga, żeby nie dał ci usłyszeć mojego ostatniego słowa? To teraz je usłyszysz. Din teuer. Mnie wasza Dintojera obchodzi tyle, co zeszłoroczny śnieg. Ja nie jestem jakiś tam doliniarz z waszej Hewry. Ja jestem szpicbródka. Kasiarz. Moja Dintojera jest w Berlinie i nazywa się Herrenverein. Chyba słyszałeś. A tu moja krzywda i moja Dintojera. Dintojera? Din teura. I pan tego Borysa nie musi wsadzać za kratki. On nie musi siedzieć. On może chodzić. Ale niech on chodzi gdzie chce, tylko nie tutaj. Tu się wszyscy denerwują. A najwięcej to słodkie dziecko, Anitka. Ale jak taki tajny policjant powie go, żeby on tu nie przychodził, no to przecież on się zlęknie i usłucha. Już ja go załatwię. Panie Salomonowicz, kawa? Ta koszerna pejsachówka to chodzące zdrowie. Jak pan Mańkowski pozwoli, ja pana Mańkowskiego zaproszę na faszerowany szczupak własnoręcznej roboty mojej żony. To już nie jest szczupak. To jest po prostu narkotyk. Poproszę kawę, panie. Ja może No i co? Widzisz pan? My mamy tych szpicbródków na hurt i na detal. A szanowna policja, ani jednego.
Nie bój się pan, będziemy go mieli. Jak ogłosili w kurierkach list gończy z fotografią i przyrzekli 5000 złotych nagrody, to tak jakbyśmy go mieli. Panie Salomonowicz, ja jestem na służbie. Proszę na scenę! To to szulernia, panowie, za moich czasów tego nie było już. Premiera! Na scenę, proszę, czekamy na panią. Gdzie biusto? Gdzie biusto? A pani wiesz, my, dobrze, proszę. Na scenę, proszę. Szybko, cicho. Anita! Mam ci coś ważnego do powiedzenia. Chodź, coś bardzo ważnego. Słuchaj, możemy zarobić grubszą forsę. Znowu zaczynasz. Nie, tym razem nie chodzi o pracę, to lekki zarobek. Spotkamy się po przedstawieniu i pogadamy. Nigdzie się nie spotkamy. Słuchaj, ten ważny pan dyrektor, Fred Campinos. Czy ty wiesz, co to jest? Ja go mam teraz tu, o tu! Jedno moje słowo i koniec z panem dyrektorem. Upiłeś się znowu, czy zwariowałeś? Nie zwariowałem. Puść mnie! Słuchaj! Puść mnie, łobuzie! Pożałujesz! Panie Malikowski, co pan? Spokojnie. Czego pan pójdziesz ze mną, braciszku? Spokojnie, bo założę kajdanki. Panie Malikowski, Uwaga, konwencja, zaczynamy. Kurtyna. Się przestępcy, a kto wskaże go, ten otrzyma 5000 za fatygę swą. Jest rysopis, włosy czarne, ładny orli nos, rysy twarzy regularne, słuszny wzrost. Ujmujące zachowanie, zwłaszcza względem pań, uprzedzamy zatem panie, że... Lepiej nie wychodźmy teraz z teatru, na górze kręci się tajnak. Poczekamy do końca przedstawienia pod sceną. Dobrze. Tyle jest wiadomo o nim, więcej nic.
ziemiańskiej do ogródka wpadam wczoraj. Sam naraz patrzę, pan Szpicbródka siedzi sobie tam. Więc nie zwlekam, nie marudzę, biorę gościa w plen. 5000 i się budzę. To był sen. A ja wciąż dokoła patrzę, perskie oko śle. Kto wie, może tu w teatrze szczęście spotka mnie. No i proszę, forsa będzie, o tam siedzi widz. Ach, to jest na pewno ten słynny kasiarz dżentelmen. Trzeci z lewej w piątym rzędzie w rutkach szpic. Tak, to jest ta ściana. Mają zrobić w niej dziurę i dostać się do środka, żeby obrobić kasy banku. Tak, tam rzeczywiście jest bank. A co? Nie mówiłem? Co nie mówiłem? Ty mi lepiej powiedz, na jakiej podstawie sądzi, że dyrektor Fred Campinos to Szpicbródka. No bo słyszałem na własne uszy, jak mówił. Ja jestem kasiarz, jestem Szpicbródka. Nie kręcisz? Żeby tak się samemu przyznawać? Bez bicia? Nie, nie kręcę. To jest na pewno on, a Bródkę to zgolił tylko tak dla niepoznania. No, 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 sprytny jesteś, braciszku. Może nawet za bardzo. No, teraz prędko więc po niego, bo jeszcze zwieje i 5000 nagrody nam przepadnie. Nam? Czego to się zachciewa? Dalej jazdę, bo dam po ryju. Co pan? I zamknę do paki. No, nie przeszkadzać mi tu w czynnościach urzędowych. Dajcie mi komisarza Karwackiego. Panie komisarzu, to Majkowski. Mam go. Mam Szpicbródkę. Przyjeżdżajcie natychmiast. Tak, 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 tak. Teatr Czerwony Młyn. Tak, tak. No i 5000 zarobiło się.
Majkowski! Tak jest. Więc proponuję tak. Kuśmierek na strych, Kowalczyk do piwnicy, a wy... Co? A wy, panowie, ze mną, proszę. Bardzo proszę. A Szpitbródka? Szpitbródkę aresztuję osobiście. Proszę. Proszę bardzo. Idźcie, idźcie. Idźcie, tak. Ja nic nie rozumiem. Jakieś nieporozumienie. Proszę pana, ja żądam adwokata. Wychodzi. A prędzej! Ja nie chcę znów za dużo mieć. Ty sam to wiesz. Pierścionki dwa, przyjaciół w brud, parasol w deszcz. I modny strój, i dobry but, i jeszcze, żeby stał się cud. Oddałabym sukienki te i pończoch sto, by z tobą hen do nieba biec i znów na dno. Bo kiedy w nas przygaśnie blask, dla mnie skradniesz jedną z gwiazd. On tak ładnie kradnie, co się da. Te brylanty, fanty, futra dwa. Gdy ktoś coś przeciwko niemu ma, to nie ja, to nie ja. On tak ładnie kradnie, że moje serce także w końcu skradł. No i wpadł, no i wpadł. Co było nim przyszedłeś ty, wspominać wstyd.
Nie miałam gdzie i dokąd iść i o kim śnić. Tak mijał mi za rokiem rok. Dopiero dzisiaj warto żyć. Za dobrze nam ze sobą jest, za dobrze nam. Za mało chmur, za mało łez przy tobie mam. Uliczny kurz ma zapach róż, a w dali czeka siedem dusz. On tak ładnie. Jest pan aresztowany. Idziemy. On tak ładnie kradnie. To się zaraz kończy. Rączki. Całe bajki. Dlaczego pan stoi? Cicho. Czarny. Chcę jej dać prawo. Biały. Pozwól pan po starej znajomości. Cicho. On tak ładnie kradnie, że miło przy nim i na dnie. Gdybym chciała, to bym cały świat. Dla mnie skarb, dla mnie skarb. Porozumienie, pan mnie najwyraźniej bierze za kogoś innego. Ja proszę. To biorę, to biorę. Grunt, że biorę. Ale chęca, sensacja! To chyba jakiś film kręcą! Dyrektor Campinos to wszystko wyjaśni. Campinos! Dam ja ci Campinosa! Adieu, panie Mańkowski, pisz pan na Berdyczów. Łapcie tam! Trzymajcie! Dyrektor! Campinos! Szpitbródka! Łapcie tam! Jedź, kochany, ciężko, jedźcie! Jedźcie! Nie mogę! Nie mogę! Kochany! Nie mogę! Kochany! Kochany! Jedź, kochany! Nie mogę! Nie mogę zabrali! Jedźcie! Dowozą! Dowozą! Jedźcie, cia! Gazu! Gazu! Zmowa, ciachrew! Wszyscy w zmowie! Coś ty narobisz! Za to! Za darmo! Za darmo! Mańkowski, co tu się dzieje? Mańkowski, co wyście oszaleli? Tak jest, przepraszam. Panie dyrektorze, przepraszam, panie inspektorze. Tam, grecki Szwed, Szwidmurka, zmowa, Szajka, w zmowie, wszyscy w zmowie. Szajka, Szwidmurka, krew ryje.
Dzień dobry państwu. O, przepraszam. Dzień dobry państwu. Przepraszam, poproszę bileciki. Proszę bardzo. Ho, 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 państwo do Wiednia, co? Podróż poślubną. Za to życzę przyjemnej zabawy. Przepraszam, dziękuję podróży. Dziękuję bardzo. Fred, co to wszystko znaczy? Jedziemy do Wiednia, Anicko. Otworzymy tam teatr. W Wiedniu? W jaki sposób? Przecież to szaleństwo. Całe życie to szaleństwo. A największe szaleństwo to teatr. Będziemy mieli własny, wiesz? Naprawdę? Zarobiłem na czerwonym młynie. Widziałaś, jak ciężko Fred, pracowałem. Fred, kochany Fred, ale czy to wszystko się uda? Uda się, uda. Na pewno się uda. To jest pewne jak w banku. A propos, mam już na widoku jeden bank. To jest... Chciałem powiedzieć... Teatr.